to jedno z tych miejsc w Radlinie, które w ostatnim czasie przeszło sporą metamorfozę. Mowa o przestrzeni miejskiej, jaka znajduje się w rejonie ulicy Młyńskiej. Nowe elementy pojawiają się tutaj sukcesywnie od kilku lat. Kontynuacją tego jest pojawienie się muralu, wiosennego muralu właśnie tutaj na ulicy Młyńskiej. Wcześniej mieliśmy tutaj łąkę kwietną, tak zwany kosmos, tak nazywa się ta roślina. Ona pojawi się znowu w kolejnym sezonie. Następnie w tym rejonie powstał ciąg rowerowo-pieszy łączący ulicę Młyńską i Halera. No i pojawiła się właśnie taka przestrzeń do zagospodarowania dla graficiarzy, dla artystów, którzy wykonali dla nas projekt i ten mural właśnie z takim wiosennym motywem. To wszystko koresponduje z planami miasta związanymi z tym miejscem. Żeby pełniło to funkcję tak zwanego parku kieszonkowego, tak nazywa się to fachowo, czyli małe miejskie przestrzenie w całości poświęcone właśnie rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. Zieleni, która w tym miejscu dzięki muralowi gościć będzie o każdej porze roku.